Cześć, dzisiaj pogadamy sobie o groźnych i okrutnych ptaszyskach, prosto ze skandynawskiej mitologii. Zaczynamy. Istnieje legenda opowiadająca o dziewczynie znajdującej się w niebezpieczeństwie. Jedni twierdzą, że była to księżniczka uwięziona w wieży, inni z kolei, że była to córka młynarza, ścigana nocą przez pijanego bandytę. Choć wersji jest kilka, w każdej z nich na pomoc biedaczce przybywa pewien kruk. Dużo większy niż inne, oraz o zadziwiająco inteligentnym spojrzeniu. Ku zdziwieniu dziewczyny, ptak przemówił do niej ludzkim głosem, oferując jej ratunek, jeśli ona zgodzi się na jego propozycję. Zdesperowana niewiasta w potrzebie wysłuchała oferty, która polegała na oddaniu ptaszysku pierworodnego dziecka, jeśli takie kiedykolwiek się narodzi. Dziewczyna bez namysłu przystała na propozycję. Niezależnie od tego, jaką wersję historii znamy, kruk zawsze uratuje dziewczynę. I odleci bez słowa. Wiele miesięcy później, już zamężna, nasza bohaterka urodzi swe pierwsze dziecko. Choć zapomniała o przymierzu z ptakiem, ten przylatuje po swoją należność. Mimo oferowania złota, pożywienia, a nawet własnego życia, dziewczynie nie udało się przekonać stworzenia, które wydawało się coraz groźniejsze i zniecierpliwione, wręcz rosnąc z każdą kolejną próbą błagania podjętą przez matkę. Kruk wreszcie wyrwał jej dziecko i odleciał z nim w ustronne miejsce. Tam spojrzał się na swą zdobycz, a następnie rozłupał dziobem klatkę piersiową i pożarł serce niewiniątka. Ta króciutka historyjka jest bardzo luźną, naprawdę bardzo luźną, parafrazą XIX-wiecznej duńskiej pieśni ludowej, która opowiada o stworzeniu zwanym Walrawn. Kruk zmarłych, bo tak w wolnym tłumaczeniu możemy nazwać te bestie, pojawił się w duńskim folklorze już w VII wieku. W nordyckiej mitologii kruki zawsze przedstawiano jako stworzenia bardzo mądre i utożsamiano je choćby z Odynem. Z walrawnem jest jednak trochę inaczej. Otóż gdy król lub wielki przywódca zginie podczas walki na polu bitwy, a jego ciało nie zostanie zabrane na czas, spotka go los taki, jak reszty poległych, Rozdziobią go kruki. Każdy z ptaków, które nakarmią się królewskim ciałem, zmienia się w walrawna. To niesamowicie inteligentne stworzenia, których spryt znacznie przewyższa przeciętnego człowieka. Walrawn zyskuje zdolność mowy, dużą jak na ptaka siłę, a w niektórych wersjach nawet umiejętność kreowania iluzji dźwiękowych czy optycznych. Warto do tego dodać, że stwór ten jest po prostu zły do szpiku kości. Istnieje jednak pewien problem. Stworzenia te wciąż pozostają tylko ptakami. By uwolnić pełnię swych mocy, Valraven musi pożreć serce nowonarodzonego pierworodnego syna. Gdy tak się stanie, to uwierzcie mi, że dzieją się rzeczy. Potwór zyskuje zdolność przybierania innych form. Mowa tu choćby o potężnej hybrydzie kruka i wilka i błagam, nie pytajcie mnie skąd w tej bajce wilk. Kolejną formą jest humanoidalny kruk, znany pewnie niektórym z gry komputerowej Hellblade: Senua's Sacrifice. Ostatnim, w co może przemienić się Walrawyn, jest czarny rycerz. Jak więc widzicie, nasz kruk zyskuje całkiem sporą paletę możliwości po tym jak dopuści się okrutnego czynu. No dobra, a teraz jak go tutaj opisać graczom? Myślę, że jak zwykłego kruka. Oczywiście, jeśli wasz Walrawen jeszcze nie potrafi przybierać innych form. Być może bohaterowie będą prześladowani przez stado kruków, wśród których będzie się skrywał nasz potwór. A może w różnych dziwnych miejscach, Zawsze znajdzie się ptak, który będzie obserwował drużynę. Jeśli chodzi o opisywanie hybryd lub czarnego rycerza, to myślę, że można swobodnie puścić wodze wyobraźni. Połączenie wilka i kruka ma moim zdaniem największy potencjał, ponieważ możemy naprawdę pobawić się formą. Poza tym, kto powiedział, że forma walrawna jest stała? Może raz będzie on mieć głowę wilka, by po chwili była to głowa ptaka? Pomyślcie o tym, jak wiele dezorientacji wprowadzą do gry zeznania różnych świadków, którzy będą inaczej opisywać potwora grasującego w okolicy. Gracze będą musieli zastanowić się, czy to stek bzdur, a może stworzeń jest kilka, a może żadnego potwora tak naprawdę nie ma. Jeśli chodzi o wykorzystanie go na sesji, to myślę, że przede wszystkim warto przypomnieć sobie, na czym zależy temu potworowi. Raven potrzebuje serca pierworodnego syna, by uwolnić swój potencjał. Osobiście dodałbym jeszcze jeden stopień komplikacji do tego wymagania. Mianowicie dziecko, którym pożywi się potwór, musi być zyskane w ramach paktu zawartego z matką lub ojcem i dobrowolnie oddane na mocy umowy. Co nam to da? Ano to, że Valravn będzie musiał uknąć intrygę, dzięki której dziecko zostanie mu obiecane. Może z tego powodu wykorzystywać moce iluzji, być może objawiając się rodzicom jako wysłannik boży lub dobry duch. Pamiętajmy, że to ptaszysko jest szalenie sprytne i inteligentne. Jako niepozorny ptak może śledzić osoby, poznając ich najmroczniejsze sekrety, które następnie wykorzysta do szantażu. Na przykład, może dowiedzieć się o zdradach lub uzależnieniach mężczyzny kandydującego na burmistrza miasta. Szantażując go, walraven zażąda dziecka, które niedawno urodziła żona polityka. Zdesperowany mężczyzna może upozorować porwanie swojego syna i nawet wynająć bohaterów graczy, by odgonić od siebie wszelkie podejrzenia. Drużyna, zagłębiając się w śledztwo, będzie odkrywać mroczne kawałki prawdy. Być może ich zleceniodawca nawet wynajmie bandę oprychów, która ma pozbyć się niechcianych detektywów. No i wreszcie możemy zdecydować, czy gracze zdążą uratować niemowlę, czy może potwór dokona już rytuału przemiany, a drużyna zyska nowego przeciwnika. Być może wypełniony nowymi mocami Valraven będzie chciał przetestować swoje możliwości, a tak się składa, że bohaterowie graczy będą do tego najlepszymi kandydatami. Warto również zadać sobie pytanie, co Valeraven będzie robić, gdy osiągnie już zdolność polimorfii? Jakie cele obierze i jakie będą jego ambicje? To potężne stworzenie, które jest przesiąknięte złem i okrucieństwem, mimo wszystko nie posiadające żadnych sprecyzowanych motywacji. Być może jego celem będzie zbudowanie złej organizacji, której jawić się będzie jako pomniejszy Bóg. Powiększanie swej mocy to również dobra ambicja dla takiego stworzenia potwór może chcieć być lepszy niż pozostałe okazy i szukać różnych ścieżek, które pozwolą mu na zyskanie na przykład nieśmiertelności. Tak sobie myślę, że Valravn zamieniający się w licza byłby czymś ciekawym i moje dedykowe serduszko już bije szybciej na myśl o podziemiach z krótszym motywem i o humanoidalnych krótszych zombie lub szkieletach. Niemniej jednak jest to temat do przemyślenia dla Was, jako prowadzących. Czego mógłby chcieć taki potwór po przemianie w swoją najpotężniejszą formę? Okej, okay, trzeba wspomnieć nieco o zdolnościach bojowych tego stworzenia, bo niewątpliwie mamy tu do czynienia z bardzo dużym wachlarzem możliwości. Nie będę Wam wykładał gotowych rozwiązań, jednak chcę przypomnieć i podkreślić, że zdolność polimorfii sprawia, że z mechanicznego punktu widzenia możemy zdjąć nogę z hamulca i pojechać po bandzie. Mowa tu o lataniu, wilczych łapach lub wilczym łbie. Krucze pióra w formie ludzkiej hybrydy mogą być ostre jak brzytwa. Czarny rycerz może posiadać miecz, którego ostrzem będzie wielkie krucze pióro. Myślę, że fajnym wariantem jest przemiana w trakcie ewentualnej walki. Możemy przygotować dla walrawna dwie lub trzy formy i żonglować nimi podczas walki, tak by wprowadzić dezorientację wśród graczy. No dobra, to by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o potworze i czy zdarzyło się wam użyć go na swojej sesji. Pamiętajcie, że jeśli wideo się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło Wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Jeśli chcielibyście więcej małej wsi, to znajdziecie mnie również na Facebooku i Instagramie. Linki zamieszczę w opisie wideo. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!